Dobry wieczór, witam ponownie na streamie z Xboxa 360 ze Saints Row. Jak zobaczyłem, że ta gierka jest w kompatybilności wstecznej, nie? Mówię, kurde, ej, muszę to kupić, muszę to ograć. Jak widać, ja mam już parę gierek, w które się tutaj ogarnąłem, jeżeli chodzi o kompatybilność wsteczną. Zaraz wam się pochwalę. O, proszę bardzo, Call of Duty 3, piękna gra, kiedyś będzie ogrywane. Far Cry 3, Forza Horizon, no dobra, Saints Row, Spec Ops The Line. I teraz jest jeszcze na przecenie Red Dead Revolver. A właśnie, ej, dobra, to jak już mam chwilę, to czekajcie, sekunda. Zapomniałem sobie kupić tego, Red Dead Revolver. Bo raczej nie będę kupował tej gierki. O kurde, SpongeBob jest za darmo. Jak ta gra wygląda? SpongeBob za darmo to i ocet słodki. Cześć Agata, witam ponownie. Dobry wieczór. A, wezmę sobie SpongeBoba, a co? Niech się tam instaluje. Red... 400 zł za Red Dead Redemption? O kurwica. Chciałem sobie kupić Red Dead Revolver. Bo akurat mam resztkę pieniędzy na tym. Na PayPalu. Tak więc, let's go. Będzie kiedyś na ogranie. Może się wciągnę, kto wie. SpongeBob wygląda mega jak zawsze. No właśnie, jeszcze na Xboxie 360 to będzie mega ładnie wyglądało. Dobra, niech się instaluje. Będzie na kiedyś, a my tymczasem lecimy do Saints Row. No, ale to wygląda na 2006 FS, nie? Wyglądało jak Need for Speed Carbon przez moment. Takie live action cuda. Nie mogę się doczekać. W ogóle to jest taki klon GTA podobno, od THQ. Rest in peace, THQ. Witaj w Stillwater. W otwartym świecie, kontrolowanym przez rywalizujące gangi, w mieście, które masz przejąć. Sounds good, man. Ja w jedynkę akurat nigdy nie grałem. Znaczy powiem ci, że właśnie ja też nigdy nie grałem, bo jedynka była ekskluzywem na Xboxa. Dopiero tam dwójka jest na PS3 i tak dalej. Więc mnie to mega ominęło, nie? Więc jak zobaczyłem, że to jest w tej kompatybilności wstecznej, mówię, ej, let's go, nie? Trzeba to kupić. Ej, nawet nie wiedziałem, że tu się własną postać tworzy. Ty w co nową konsolę kupił do starych gier bez kitu, no? Ja mam większą kolekcję starych gier na Xboxie, na tym Xboxie Series X niż nowych, nie? To jest niesamowite, Siów. Ale tak jest. Tak jest. No ale wiesz, Xbox to Xbox, nie? Dobra, uszy akurat mam duże. No takie to aż nie. Ale spore. Oczy. Powiedzmy, że coś takiego. A kolor? Robisz Rafaela Kida? No właśnie tutaj się tworzy własną postać. Jestem w totalnym szoku. A, no też to mam taki dosyć duży. Najgorzej, jak robisz siebie w jakiejś grze i wtedy dostrzegasz na tej stworzonej postaci, że jesteś kurwa brzydki, nie? Bo musisz zrobić realnego siebie i... O, ale kurwa, nos duży. Dobra, uszy też trzeba dużo walnąć, żeby wyglądać realistycznie, nie? I wtedy masz takie, o mój Boże, jak ja wyglądam. Witam ponownie, Fricktun. Cześć, siemanko. Jedna konsola, by wszystkimi rządzić. Jedna by gry na pozostałe generacje odnaleźć, dokładnie. Dobra, oczy zielone.
Nie no, mi się mega podoba, że Xbox ma tą kompatybilność wsteczną. Serio, to był bardzo duży podpunkt, czemu ja kupiłem tego Xboxa i mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej gier, które dołączą, że tak powiem, do tego grona gier kompatybilnych, żebym mógł jak najwięcej starych tytułów sobie ograć. W końcu zobaczę tą gierkę, bo nigdy nie widziałem Saints Row 1. No właśnie ja też nie, nie? Bo jak tak jak dwójka tam była ekskluzji, znaczy była też na PS3 i kiedyś mógłbym to ograć, to jeszcze, nie? Ale właśnie tutaj to było ekskluzywem. Więc raczej na Xboxa 360 też bym się nigdy nie napalał. Więc istnieje szansa, że mógłbym go nigdy nie ograć. Szczerze mówiąc. I tu na pomoc przychodzi nam pan Phil Spencer, który mówi hola, hola. Proszę bardzo, zagraj sobie, Polaku, biedaku. Dobra. Brody nie mam, jak widać. Grałem na PC, ale jedna misja była, że kilka statków waliło i mi peceta zbombiło prawie. To pewnie trójka z tyłu, bo ja też powiem ci... O, to by było idealne. A ja ci powiem też, że grałem tylko w Saints Row The Third, ale to też tak tylko... Nie wiem. Przez parę godzin może, jakoś tam mega w to nie wciągałem, pamiętam. A jedynka była na peceta w The Sioux? Jedynka była tylko na X-Kloca. To ewentualnie musiała być dwójka, trójka albo czwórka Sioux. Bo jedynka była ten. Jedynka była tylko na X-Kloca. Jaki ja mam kolor włosów, ty? Takie rude? No ja mam taki ciemny, kurde, taką ciemną sraczkę. Dwójka, no raczej właśnie. Bo tak właśnie pamiętam, że kiedyś rozpaczałem nad tym, że chciałem sobie ogrywać serię Saints Row od jedynki, ale właśnie jedynka... No. Średnio... Jaki ja mam, kurwa, kolor włosów, ty? Dobra, to chyba będzie najbliżej. Nie, to nie jest ten kolor włosów. Czy ja jestem rudy? Na to chyba wychodzi. Dobra, wezmę ten. Niech będzie. Nie ten. To. Rudy tylko z charakteru. Uuu, panie Sioux. Kurwa, po cienkim lodzie z tą was ci powiem. Gra wie lepiej, dokładnie. Nie ten. Nie ukryję tego. O, ale można zrobić. Nie no, taki nie jestem. No już prędzej tak, ale łapa potężna. A no taki. No może taki jestem. Taka łapka, to coś by było. Aha, to jest... O, to jestem... To jestem ja przed graniem w Dark Soulsy. To ja jestem po streamie z Dark Soulsów. Cały kurwa czerwony. Dobra, chyba wszystko. Begin game. Paleta barw jest ciulawa w tej grze, nie zrobisz idealnego koloru. No właśnie... No... Płaskodłupie? No, tak to wygląda, nie wiem. Nie wiem, co ja ci się będę wysyłał, nie? Czy ja mam coś wcisnąć? Aha, dobra. Fuck the rollers. LeVar, you gonna let those bitches disrespect us? Shit, what you think? What the fuck you think you're doing?
Just being civic-minded is all. That's so? Yeah, some dumbass cracker went and shit all over this wall. We just cleaning it up. Hector says buenas noches. Shit! Jak akcja? Ja w ogóle wyglądam jak jakiś nerd, co wyszedł z piwnicy, nie? Pierwszy raz od 10 lat. Oh boy. Wrong time, wrong place, dog. Koniec gry. Julius, let's move. Co to jest za... balas fioletowy? Skąd ja się tam w ogóle wziąłem? Kim ja jestem? That don't look so bad. You should be fine. That's Troy. You can thank him later. Hey. The row ain't safe no more, son. We got gangs fighting over shit that ain't theirs. And you in the way, they don't care if you represent or not. Julius, this is no time to recruit. We need all the help we can get, son. No, we need to get our asses out of here. In a minute. Look, the row's got a problem. Come to the church when you want to be a part of the solution. Okej. Okay. Przyjdź do kościoła, jeżeli chcesz być częścią... Nie pamiętam, co on tam powiedział. Okej, okay. Wciśnij menu pauzę, aby zapisać i wczytać. Ewentualnie możesz przyjść do najbliższego save pointu. Ej, mega fajne rozwiązanie. Wygląda jak dwójka. Ciekawe. Dobra, jeszcze tylko włączę napisy do tego. Audio player jest. O panie. Napisy włączone, oczywiście. Jak tam z dźwiękiem w ogóle? Coś głośniej dać? Coś ciszej? Kiwi. Ty na pewno musiałbyś być ciszej. Dać głośniej? Dobra. Dodam na 20 decybeli. Ewentualnie... Dobra, ewentualnie tutaj będę pociszał. Kiwi! Jakieś sapanie słychać podobno. Co za gość. Dobra, chyba zapisałem. Dobra, co to jest? Jak tam teraz... Ej, bez kitu. Jak ja odpaliłem tą grę w menu głównym, nie? To dźwięk tak dosłownie wybuchł, było tak mega głośno. A teraz prawie nic nie słychać, nie? Dobra, dam na 15 decybeli, na bogato. Będzie ustawione tak jak W. Jakie porty w ogóle mam? Beskidu, to jest taka moda z 2006 roku, nie? Te szerokie spodnie takie. Dobra, jesteśmy pod tym kościołem. Ej, ale widać, że to jest gra od tego, nie? Od Volsion. Bo typ biega jak Punisher w ogóle. Kojarzycie grę Punishera od THQ i Volsion? To jest dosłownie ta sama animacja biegania, nie? Ale beka. Kliknij, aby zacząć misję. No dobra, lecimy. Pierwsza misja, let's go. Every motherfucker here knows what we need to do. Now those bitches be riding around here thinking they own these streets. I don't care what flags they flying. Rollers, Carnales, Vice Kings. No one's making this nigga scared to walk the road. We about to lock this shit down right now. All right, yeah! Yeah! Fuck yeah! Who the fuck's this guy? Troy and I found him. We're gonna see if he'll ride with us. Julius, if he wants to run with the Saints, he gotta be canonized. Hey, he's right, Julius. Everyone had to do it. You ready for this, player? Jesteśmy jakimś randomem z ulicy. I teraz... Aha, dobra, okej. Okay. Defend yourself. Gosh, I think you gotta learn something, man. You picked a fight with the wrong crew. Oh, wow. Yeah. Oh. 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 O
ale równouprawnienie tutaj jest. Bijemy wszystkich bez względu na płeć. Ała, 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 ała. Ała, ała. Już mi się podoba ta gra. Co tam się wydarzyło? That's enough. Yeah. Come on, get on your feet. We all went through that. Blood in, blood out. Welcome to the Third Street Saints. Let's get down to business. If we're serious about taking back the row, we gotta let those motherfuckers know what time it is. Now you break it down, and it's all about respect. Get enough of it, they're gonna back off, and we're gonna move right on in. We got some friends in town that could use some help. Give them a hand. Of course, you can always drop any motherfucker flying the wrong flag. So long as word gets out that the Saints is on the row, I don't give a damn how you do it. You feel me? Gat to kozak? Właściwie... Możesz teraz zrekrutować jednego ze swoich ziomków? Wheel Woman. Jaka ta gra jest rozbudowana, ty? Muszę sobie kupić kawałek. Ciastka. Ciasta. A nie, pistolet muszę sobie kupić. Dobra, tak się zmienia broń. Fajne. Ej, na razie jestem pod mega wrażeniem. Gat to jest kozak, to jest ten przywódca tego... tego pierwszego gangu, tak? Wow. Dzień dobry. Friendly Fire, jak się zajebiście nazywa ten sklep. A, czyli pierwsze co, to nie kupujemy sobie ubrań, tylko kupujemy gnata już. O, SpongeBob mi się pobrał. Sztos. Ile mam amunicji? Dobra. Kill device. Dobra, gościu, pakuj się do miski, jedziemy. Ten najnowszy? Nie, wiesz co, jakiś był na za darmo z Xbox Plus, Xbox, jak tam się nazywa ta aplikacja? Nie pamiętam, był za darmo w sklepie Xboxa, wiesz? SpongeBob na jakiś na Xboxa 360. Ja mówię, za darmo, to sobie kliknę. Czemu nie? O, już mnie chłopaki rozpoznają, skąd jestem. Dobra, będę ciągle wysiadał, żeby sobie amunicję właśnie podnieść. Albo dobra, się przejdę już. A SpongeBob zawsze będzie wpisany do listy, to tam wiesz. Może się go kiedyś ogra. Na zdrowie. Teraz zdobyłeś notowanie gangów. A, będą ci atakować, jeżeli... O! Ole, nadjechali znika. Ale fajnie samochód, bierę go. Go to forgive and forget. Dziwnie, że się prowadzi jeszcze... Dziwnie, że się prowadzi przyciskiem A i krzyżykiem, a nie tymi bumperami, nie? To jest mega dziwne. To jest akurat mega dziwne, nie? No zazwyczaj już w grach Xboxowych już się tam jeździło tym, nie? Ściszę radio o połowę, bo... Chyba większość rzeczy jest git. W sensie chodzi o strzelanie i o inne rzeczy. Tylko właśnie chyba to radio jest tak rozpierdzielone fest, nie? Dobra, let's go.
Czekajcie chwilkę, zaraz wrócę. Dobra, już jestem. Nie wiem, czy ta muzyka jeszcze ściszyć ewentualnie. Jak coś to tam... Dajcie znać. Którym teraz? Dobra. Muzyka git? No to dobra. No to jak git, to git. Broń chyba mogę schować. Fajny ten, fajna fizyka pojazdów jest w ogóle. Aha, to jest jakieś... Ach, dobra. To jest takie ten, samochodowa spowiedź. I wtedy ci spada ten. Tak, dokładnie, Frickton, nie? Ja myślałem, że to jest Mania na początku. A to jest takie, no... Mobilna spowiedź, że tak powiem. Dobra, kolejna misja zaliczona. $500. Dobra. Mamy własną chatę. Let's go. Good work, player. Word has gotten out that the Saints ain't bullshit. Now we gotta lock our rep down. Okay. Siema, Kuba. Co to za Sleeping Dogs? No to jest Sleeping Dogs 2006 roku na Xboxa. Pod tytułem Saints Row. A Sleeping Dogsy też by trzeba było kiedyś ograć. Witam, panie Kubo. Dobry wieczór. Co tam? Wciśnij start, aby zacząć aktywności na mapie. A jakie tu są? Są jakieś wyścigi w ogóle, nie? Aha, mogę zostać Alfonsem. A, ale sztos. No ja grałem tak na ciemno w sumie. Sobie kupiłem, bo było na przecenie i nie żałuję. Właściwie pamiętam, że kiedyś ogrywałem Saints Row na kompie. Ale właśnie widziałem ostatnio, że wyszła jakaś wersja Definitive Edition jakiś czas temu. I czasami można ją wyrwać, chyba nawet teraz jest na sklepie Xboxa za 15 zł. Więc hej, kiedyś będzie trzeba to ograć, nie? Co tu jest jeszcze? Los Carnales Stronghold? Co to jest? Nieznany sklep. Sloppy Seconds Clothing. Dobra, pojadę przebrać mojego ziomeczka. No ja pamiętam, że właśnie kiedyś grałem w ten. Najwięcej chyba grałem w Saints Row 4 na PS3. Ja chyba w trójkę, wiesz? I zawsze właśnie ubolewałem na tym, że jedynka jest tylko na Xboxa. No ale teraz jest ta kompatybilność wsteczna na Series X. Więc w końcu mogłem sobie zagrać w jedynkę, nie? Bo tak to raczej bym w nią nie zagrał za prędko, bo nie kupowałbym specjalnie Xboxa 360 do... paru tytułów, nie? Wow. Jakie walki gangów w ogóle. Wychylasz się z samochodu tylko cyk pyk. A co to za broń jest? Aha. Chłopa jak zgięło, ty. Aha, jobo, to było tak, że oni... Znaczy, wiesz co, ja właśnie, Kuba, też kompletnie nie ogarniam tego tak jakby, no nie tyle co tego świata tych gier. Ale kojarzę, że podobnie, że właśnie z odsłony na odsłonę oni mieli coraz bardziej szalone pomysły, nie?
A mogę jakoś schować tą klamę? Czekajcie. Ej, można skakać. Sztos. Dobra. Jesteś. A właśnie, no, bez kitu nowe Saints Row wychodzi. Ja kompletnie zapomniałem, rzeczywiście. Ja lubię tą serię za absurdalność. Właśnie podobnie jak kiedyś GTA szło w ten poważny ton w czwórce, to potem już ludzie bardzo sobie cenili Saints Row, nie? Za to odpierdzielanie głupot. Bandana. Nie, bandana może nie. Ale jest dużo t-shirtów, nie? No i tak się pracuje, ludzie. Witamy, Rakun. Jak tam nocna zmiana? Buongiorno. I bieganie, zabijanie ludzi dildo mieczem. To już chyba też w trójce było. Ja tam kiedyś w gimnazjum się zagrywałem właśnie w trójkę. I tam były właśnie takie cuda, nie? Chyba kupię tą. Aha, można zmieniać kolory. To wait a second. $100? Ojojoj. Saints Row 2 też fajnie wspominam, bo te wszystkie gangi, jakuzy. Kurde, ej. No to w takim razie... Dwójkę też kiedyś ogram, obowiązkowo. I chyba, właśnie już jesteś chyba trzecią osobą, która pisze, że nigdy nie widziała jedynki właśnie, nie? Ale gangsta. Gangsta rap make me do it. Się czuję, jakbym w Def Jama grał, nie? Bo w Def Jamie też się tak chłopa przebierało przecież. Bo te, tak, no, pierwszy był właśnie ekskluzywem na 360, nie? No, pracujesz sobie, zaraz WB będzie odpalane. A to grasz jakiegoś GM moda czy coś, czy... Czy w co tam piekasz, w jaki tryb? Aha, trzeba zdobywać respect. My Rice'a grasz. No to ładnie. Dobra, musimy zdobyć jakoś ten szacuneczek. Dobra, zobaczę co to jest. Przyjadę jakoś tędy? A jak? Całkiem fajna jest fizyka jazdy w tej grze, szczerze powiem. Mega fajnie się jeździ. No chyba policja mnie goni. Ale policjant wywalił gona, ty. A pani policjant, dziękuję bardzo za pomoc. Co prawda ja go zaatakowałem, ale okej. Ej, no bardzo wygląda ładnie to Saints Row, jak na 2006 rok, to naprawdę. Fakt, że to pewnie tam trochę jest teraz przeskalowane i tak dalej, nie? Troszeczkę. Ale tak, in the end. Całkiem, całkiem. Baterie w kontrolerze są bliskie wyczerpania? Ojojoj. Gramy aż się nie wyczerpią. Co to było? But right now the only hoe I got is so fugly blind motherfuckers turning down. Now if you could bring me back some of them fine bitches who were turning tricks to other pimps, I'd be able to start seeing some real money.
But I ain't asking for something for nothing. I mean, you help me out, I'll cut you in on what the bitches make, and I'll spread the word that the Saints are the real deal. Co to było w ogóle? Steelhouse? Tłumaczę to na polski, bo wyszłoby to bardzo... Bardzo wulgarnie. Dobrze. Lecimy ratować biedne kobiety. W takim razie. Ej, nie było daleko. Myślałem, że to będzie dalej. Mega fajna fizyka jest, nie? Dzień dobry, pani. Żeby wywalił. Kto tam wrogi idzie? Aha, policjant. Ej, całkiem fajna minigierka. Dobra, teraz trzeba aż dwie ogarnąć. Pewne rzeczy się nie zmieniają, nie? Obijanie aut na przykład. Co jest? Siema. O! Jak się chowało broń? O, celowanie to nie jest moja mocna strona, nie? Dlaczego mam więcej amunicji? Dobra. A do tego, dwa nabojaż. Pakujcie się do miski. Chłop tam strzela do nas. That was excessive. Jakie misje? Some rescue. Will może nam pomóc? Dobra, nowe misje. Dobra, Lituwa, lecimy dalej. Rumor is an old liquor store is being used as a Carnales hideout. Why don't you go over there and check it out? Dobra. Siedziba Los Carnales. Dobra, na razie schowam broń. I mamy nożyk. I przedziurawioną oponę. A jeszcze będzie musiał dać radę ten samochód chwilę. Co to za melina u starego mordziatego? Z buta wjeżdżam. Który taki cwaniak? Pamiętam, że w Saints Row 2 można było mieć defibrylator? I co, można było reanimować jakichś swoich ziomków, czy co? O kurwica. Można jakoś kłócać? Mogę się tym zabijać albo wskrzeszać ludzi. Zajebista. A, dobra, tak można kłócać. Dobra.
Przydatna opcja. Bardzo. Samo strzelanie jest mega, mega fajne. Teraz wiem czemu chyba... Chase down? O kurwica. O kurwica, dobra, szybko, szybko, szybko. Gubię go, wiem. Gdzie on pojechał? Dobra, on tu zjechał. Czuję się trochę jak grał w True Crime, nie wiem czy ktoś grał. Jest taka podobna fizyka trochę. Nie mam amunicji. Dobra, to pozostaje mi go tylko gonić w takim razie. Te puściki, te wybuchy. Ej, mega fajnie się w to gra. Dobra, udało nam się przejąć pierwszy teren. Ale się chłopa pozbyłem w locie, nie? Halo? Jest tak w domu? Dobra, jedziemy do kościoła znowu. Radio się nazywa Generation X. Prawie jak D-Generation X. Ragdole są zajebiste w tej grze, nie? Ale ma felgi. No bez kitu, jakby można by było komuś coś pociechać tymi felgami, nie? No, albo przeciąć auto. To wygląda właśnie jak takie akcesorium z Bonda, nie? Do przecinania opon czy coś. Dobra, lecimy. Zaczekaj na Troja i Juliusa. Ej, jak zapakujecie się do tego auta, czy nie? Dawaj, na pakę wskakuj. Dobra, muszę poszukać większego samochodu. Tamten wygląda spoko. Julius, you sure it's cool we take this kid instead of Johnny? Troy, you worry too much. The kid'll be fine. Chłopy się zastanawiają, czy ja dam radę, nie? A ja się martwię tym, że nie mam amunicji. Zaczekajcie chwilę, chłopaki. O! Nie wiedziałem, że można wejść na tyły do tego, do sklepu z brońmi. Ja chciałem legalnie broń kupić. Co jest? Dobra, bo policja jedzie. O, ale to jest ciężkie. Czy ja mogę to jakoś opuścić? Dobra, mogę, ale co nie zmienia faktu, że już mnie policja goni. Czemu nie mogę podnieść broni? Dobra, mam już amunicję do broni, możemy stąd iść. Dobra, chłopaki, jedziemy na misję.
stoła. Dobra, chłopaki, mam broń. Jedziemy. Pakujcie się do miski. I ten dźwięk policji z GTA 3, nie? Ale sztos. Dobrze, ucz się, bo gra... No, bez kitu, nie? Właśnie... Ja jestem w szoku, takim pozytywnym. Oddział SWAT mnie goni, to ja na misję jadę. Ty, ja swoich pozabijałem. Co ja robię w tej grze? Dobra, wyskakujemy z gaci. Damn, son. Dobra, tu jest jeszcze jakiś koleś. A, o policjanta chodziło, dobra. O, ale się tu rozpierdziec zrobili. Ale się nażarłem zapiekanką. Zazdro. Mega zazdro. Siema, Pero, witam. Witam ponownie. Dobra, biorę shotguna. To jest więcej policji niż tych gangsterów w ogóle, nie? Na ten moment. Trochę żebym odwalił mania na ściągając tu policję. No ale cóż. Czasem tak bywa. Oby moi nie padli. Co jest? Chłop jechał autem, nie? Tutaj mega fizyka w ogóle przypomina mi GTA 5, nie? Nie wiem czemu. Jak dostałem, jak mi chłop z kolby wywalił, to dosłownie wyglądało jak ragdoll z GTA 5, nie? Kolby, żem w cymbał dostał. Co tu się dzieje? To się wszystkie gangi naraz napierdzielają znowu. Ale chyba muszę się skupić na przywódcach. O, na uponie się przejechałem. Nauczony doświadczeniem wiem, że czerwone beczki wybuchają. W ogóle najlepsze jest to, że w czwórce było coś fajnego, to w piątce to wywalili. No w ogóle piątka to jest kompletnie inna gra, nie? Pod tym względem. Że tak jakby nic się tam z czwórki nie zachowało. To jest chyba kompletnie inny silnik, nie? Ole. A masz skolby, gościu. Nie, no mega się w to gra na razie, nie? Dobra, idę ze shotgunem. Pomijam fakt, że prawie nikogo nie trafiłem. Chodź, gościu, ale zaraz z kolby dostaniesz, nie? O kurwa, policja jedzie. Musimy skupić gliny. Jasne, ja to widzę.
Wow! To wszystko ma swoją fizykę. W San Andreas to już dawno mi się 3 razy odbiło od ściany, nie? Albo od trawnika, znaczy od żywopłotu. A tutaj normalnie? Ale ich zgubiłem. Ale ich zrobiłem w jajo. Miał siebie też trochę. No ale zgubiliśmy policję, więc... No inny albo wyrzucić, co by było fajne. No ja, dokładnie. Znaczy ja stawiam, że oni też pewnie z tego silnika 4 na 5 by mieli ciężko, żeby coś przerzucić, nie? Czemu nie mogę nic zrobić? Dobra, chłopaki, wysiadamy. Chyba będziemy uciekać na piechotę przy dobrych wiatrach. Mogę tu wskoczyć? Nie, nie mogę. Dobra, samochodu też raczej nie uratuję. Czekajcie, zaraz. Już jestem. Siema Recuch, witam. Dobry wieczór. Nie, jeszcze troszkę posiedzę przy pierwszym Saints Row. Dobry wieczór, co tam? A chłopaki za mną przyjdą, czy nie? Czy się zgubili? Idą za mną, ależ tos. Serio, cały czas jestem w szoku, jaka ta gierka jest dopracowana, nie? Nie, ja dopiero zacząłem. Ja dosłownie pierwszy raz w to gram. Przed chwilą wychwalałem, jaka ta gra jest dopracowana, a zrobiłem 450 na tym. Ze znakiem. Tak więc to jest mój pierwszy raz ze Świętym Rowem. Nigdy wcześniej nie grałem, bo nie było okazji. Bo był to ekskluzyw. Ja nigdy Xboxa nie miałem. Więc no, tak to wygląda. Ciągle jakieś walki gangów, ciągle się zabijają, ja nie wiem. Co tu się dzieje w ogóle? Ale na razie mega mi się podoba gierka.
i wydaje mi się, że będziemy ją kończyć na streamach. Tu zjechać byliśmy. We did it, player. Saints Rose Oz again. Don't think I'm finished with you yet, though. I'm holding a meeting at the church. Swing by when you can. Listen up, people. I got some serious shit to discuss. Yeah, we cleared out the row. You think for a second that's gonna stop them? Unless we wipe all these motherfuckers out, they're gonna keep coming. And they ain't gonna be happy. It ain't gonna be settled until the Canales, the Rollers, and the Vice Kings ain't nothing but a memory. Dex, you got the Canales. Ever since they hooked up with the Colombians, it's like they own this town. And with that drug money rolling in, we can't compete. Be smart how you move against them. The Lopez family been running that gang for 30 years. There's a reason they're still around. Got it. Troy, you dealing with the Vice Kings. Not a chance. Fuck you say? Anyone but them. You scared of going against Benjamin King? Man, fuck that. I'll take King out. Johnny, it's not that simple. Bullets still kill motherfuckers, right? Doesn't get much simpler than that. Keep an eye on your boy. I don't need a fucking babysitter, Julius. Keep an eye on your boy. Who's got the rollers? I do. Lynn? The fuck you wearing blue for? I asked Lynn to hook up with the rollers. We don't know much about these fuckers, so I wanted one of us on the inside. I didn't think the rollers pimped hoes. Any other comments? Yeah, when you punch, don't throw your shoulders so much. Shut up, Johnny. Hey, I'm just saying. Once we're done here, go talk to one of these guys. They'll have something for you to do. It's our time now. Let's get this shit started. Okej, okay, dzieje się, dzieje. W ogóle w GTA 4 wspinanie jest lepsze od piątki? Tak, bez kitu, no, rzeczywiście. A nawet w GTA 4 jest jedna misja, nie? Że musisz tam przez ileś czasu tam się przewisieć. Poprzeciągać, żeby dojść do jakiegoś punktu, pamiętam. Gdzieś w dokach chyba była taka misja. Dobra, co my tu mamy jeszcze do roboty w takim razie? Sklepy, save pointy. Dobra, weźmy tą misję w takim razie. Następną. Aha, jeszcze potrzebujemy paska szacunku, żeby zdobyć, czy żeby móc wykonać tę misję. A tu też potrzebujemy. Dobra, a co mogę zrobić? Jakie są aktywności? Podjadę tutaj, zobaczę co to będzie. Prowadzić, nie? Dosłownie. Wszędzie o wszystko haczę. Właśnie jestem ciekaw, czy w tej grze są jakieś takie popularniejsze kawałki w radiach, czy są właśnie takie, że tak powiem, indie, żeby nie wydawać zbyt dużo kasy na licencję. Czy to jest wyścig? Co to jest? Co cudo? Euro Truck Simulator? I'm Phil.
Jesus, if you're scared of getting a little dirty, you're in the wrong line of work, buddy. Hope you're not that big of a pussy when it comes to jacking shipments. Look, I only work with professionals. If you say you got skills, I'll set you up with a target. But if you're some punk who just likes to drive mommy's car fast, you can stay home. A, okej. Okay. Czyli tu będziemy kraść auta. Sztos. Albo lekarze w czwórce starają się pomóc człowiekowi, żeby wstał. Ej, na to też kompletnie nie zwróciłem uwagi, szczerze mówiąc. O mój Boże. Rysiek, wpisz zgon, jedziemy do domu. No, GTA 4 też chyba kupię na tym Xboxie w Store, żeby sobie ograć kiedyś. Stop, stój, policja cię zatrzymuje. O, ty gościu! Pojechał se. O nie, panie, tak to nie będzie. Co ja zrobiłem? Chciałem wyciągnąć broń i znowu wyskoczyłem z auta, ale jestem głuchy. Kurwa. Co za gość? Dobra. Uważaj jak z ciebie? Trochę jo. Dobra, patera co się dzieje. Patrz teraz co się dzieje. Dziękuję, dobranoc. To by było na tyle. To by ważyło? A tam mają taką serię? To by ważyło? Mega fajnie się w to gra. Kurde, nie tutaj. A czasem tak siłę dają. Aha, ej, nawet wiedziałem, że to moja taką serię, muszę sobie obczaić. Serio. No i gitara. Między płotami tam przejechane. Dobra, zrobię jeszcze jedno. Za który gra na VPN. To znaczy, że gra na serwerach innego kraju, tak? Czy o co chodzi? No tak się właśnie zastanawiałem, o co chodzi. Make target pull over without damage.
kurwa, ten był przygotowany. Gościu. Się nie spodziewałem. Ty, jak ja go teraz trzymam? To się zaraz rozjedzie tam. Chłop jeszcze ucieka 300 km na godzinę. Policjant. Dobra, shit. O, ten samochód tak się średnio chyba będzie nadawał. Jeszcze jakiś chłop mnie goni. Że na jakimś turnieju Koda włączył VPN na serwery egipskie, bo nie dawał rady na lepszych od siebie, grał na słabszych. Później się musiał spowiadać, ale cringe, o Jezus. Chłop, mi się dał, ta zapakował tej. Co jest? Chłop mi dał, ta wpadł, śmiechu warte. Jakiś los. No, kurwica. Macie coś takiego GTA? O kurwa. Chłopa przyniosło pod samochodem. Ej, to uderzanie z kolby to jest mój ulubiony feature, jak koleś dostaje, jest. Kurwa, czy was nie pojebało? Hey man, 300 osób będą na mnie nasyłać teraz. O kurde, Bella. Dziękuję za rajda, panie Lime Games TV. Siema Patryk, siema Marcinoszka, dobry wieczór wam. Witam, panie Pajdak, siema rajdy. Co tam było grane, dobry wieczór, witam. O kurwica. Chłopy mnie tu napadają. Ze wszystkich stron. Ogółem. Wyłudzanie ubezpieczenia, co tu się dzieje w tej grze, nie? Jakiś tosik. Dobra, ten szacunek nam wskoczył, więc możemy wracać do naszych misji standardowych. Nie mam klawiatury, piszę na ekranowej. Jasne, luzik. Kapina top na pstryczku. To się nie męcz, Pajdak. Dziękuję bardzo za rajdzika. Mega dziękuję. Nie męcz się tam z pisaniem. Daj se siana, odpocznij. A co się stało, że mu klawiatura siadła w ogóle? Co się stało się? No chłop mnie goni, ale masz w cymbał, gościu. Chodź tutaj. Kurwa, kula mnie goni. Kula daje fula. Klątwa klawiaturowa. No ile chłopów mnie tu goni? Aha, chyba muszę iść się wyspowiadać, żeby mnie przestali gonić. Ale masz w cymbał, chodź tutaj. Szkoda amunicji w ogóle. Chyba bym musiał wrócić do Saints Row 3 na streamach. Lecz ja ci powiem, że ja dopiero rozpoczynam swoją przygodę z serią Saints Row. I mega się cieszę, że jest tyle odsłon, bo jest co nadrabiać, nie? Z tego, co widzę tutaj. O kurwa.
Tu się tyle rzeczy dzieje naraz, nie? I jak najszybciej do misji. Uff, przeżyłem. Kobiece problemy? Take a seat, man. So you're Julius's new boy, huh? You don't look like much. Then again, I don't look like I have an 8-inch cock, so I guess we're both full of surprises. The Vice Kings are named after one guy, Benjamin King. And that shit don't happen unless you're a professional or a badass. And in King's case, he's both. Hold up, I gotta take this. Aisha, what a pleasant fucking surprise. Whoa, slow down. Okay, that's not slower, that's louder. Shit, where's she headed? No, don't worry, I got this. What's up? Some motherfuckers grabbed Aisha's sister right off the street. Shit, man, that's the sixth girl this month. We know who's doing this? Yeah, Vice Kings. No way, man, kidnapping ain't King's style. Maybe that's Latanya going behind King's back. Don't know, don't fucking care. Now, Aisha said they were driving a yellow sedan. Tail those bitches back to wherever they go and get those girls back! No, tu widzę, że Saints Row ma sporo fanów. Kurde, wela. Jakiś czas temu zakupiłem na 360. O, no ja właśnie też sobie specjalnie kupiłem, żeby sobie odpalić. I nie żałuję FS, nie? Dobra, mam go śledzić na razie. Jak on co pierdala? Ja go miałem śledzić, a... Zachowaj ten dystans. Dobrze, staram się. Chłopca prawie dachował. Jesteśmy na miejscu. O ile pierwsze i drugie sensory są względnie normalne, tak trójka już idzie w szalone klimaty, czwórka to już kompletny odlot i to dosłownie. To nie mogę się doczekać w takim razie. Ja oczywiście zacząłem grać w Saints Row od czwartej części. Kolejna seria, którą poznałem od końca. Klasyk. Vintage Agata. Dobra, let's go. A co to za krążek jest? Saints Row, co to jest? Aha! Za każdą znalezioną płytę odblokowujesz oryginalny utwór. Ciekawe. Bez kitu. Dobra, wbijamy się z buta. Buongiorno. Wow. Dobra, teraz już na pewno nie żyję. Nie no, ten knockout jest chyba najlepsza rzecz w grze, nie? Jak to cieszy pucha w ogóle, nie? O! Tak dla pewności. Dobra, tutaj tędy idą. A gdzie oni się podzieli? A dobra, to jest. Zapomnieli chyba, kogo mają szukać. Dobra. Dobra. One more.
mnie ciekawi ten reboot. No właśnie, kiedy to wychodzi? Jakoś niebawem, nie? Też jestem mega ciekaw. Ostatnio jest przecież mega wysyp tam rebootów, remake'ów, więc może... Może coś z tego będzie. A gdzie oni trzymają tą dziewczynę, koniec końców? Tutaj? TNA? O mój Boże, jeszcze koleś się na klucz zamknął. Wait a second. W którym to się biegało? A, pewnie. Nie. A, dobra, tym się biega. Dobra, jedziemy go szukać. 23 sierpnia dopiero. Ej, to może do tego czasu bym ograł jedynkę. Znaczy na pewno ogram jedynkę. To możemy sobie nawet tam jakoś po jakimś czasie premiery kupił. Do ogrania. Może już się wtedy stanę fanem serii. Już tak powiem. Jak to dopiero na lato ma wyjść. Dobra, coś mi się wydaje, że to będzie mega gorąco, nie? Dlatego... Shotgunik Boży. Ej, a może uda mi się strzelić takiego... heada idealnego? O dobra, i tak chyba będę musiał się postrzelać. To jest klawiatury był? Samki. Coś tu będzie. To uderzanie z kolwy to jest po prostu najlepszy feature w tej grze, nie? Idziesz i walisz typa w cymbał. Schowam broń, bo chyba mi się nie przyda na razie. Oj, ktoś drzwi zamknął. Elo, siema Max, już jak święty rów. Powiem ci, że bardzo pozytywnie. Mega fajna gierka, troszkę się wciągnąłem już. Pomimo tego, że gram dopiero godzinę 20. To czuję, że to będzie gierka, którą będziemy kończyć na streamach, nie? Bo mega fajnie się gra. O kurde, Bela. Wiedziałem, że tak będzie. Uderzanie z kolby, nie? Replace Big Swallow with the Twins? A co to było w ogóle? A co to są te burgery? Co to jest? To są apteczki w locie? Dwójka dużo lepsza, trójka to już jazda bez trzymanki. No właśnie już jedynka, powiem ci, że bardzo, bardzo pozytywnie mnie zaskakuje, a co dopiero druga czy trzecia odsłona, nie? Będzie grubo. O kurwa. Homie,
Dobra, mam 30 sekund, żeby ją zreanimować. Dobra, laski, pakujcie się do miski. Co tu się dzieje, nie? O kurde, raj za rajdem, co jest? Siema, panie Jakbu. Siema, skóras. Cześć, witam. Pierwszy raz tutaj, dobry wieczór. Dziękuję za rajda, panie Jakbu. Siemanko, co tam było grane? Coś PSX-owego chyba, co? Widziałem. Coś mi mignęło. Dobry, ja z rajda. Witam, panie skóras. Cześć, siemanko. Co tam? Buongiorno. Siemanko, pazurek. Yo. Dobry wieczór. Co tam, panie? Witam, rajdowiczu. Racing Lagoon. To jest ta gra, ta japońska, tam o driftach. Coś tam kiedyś sobie zlurkowałem. Tak mi się wydaje. Trochę smutno, jakby nie chciał Disco Polo puścić. Też bym chyba nie wpuścił. Tak, to. No mega ciekawa gierka w sumie. Tym bardziej, że ta gra chyba nie wyszła w Europie? Nie, no na pewno nie wyszła, skoro grałeś po japońsku. W takim razie. Za mną właśnie ostatnio Gran Turismo chodzi. To chociaż takie wyścigi bym ograł na PSX-a. Dobra, kolejna misja z głowy. Zobaczymy, czy mogę się podnieść następnej, czy muszę ten szacunek tam wbijać. A to co następne, pani, jak w planach? Coś z PS3-eczki? Jakieś Dark Soulsy 2? Coś ten? Nie kusicie na jakieś solsiki? Taka mega relaksacyjna gierka. Ja bym zagrał. Demon Souls. Na razie w planach trochę peceta. A chyba że. CSI. Agent Jakbu. Chyba że. Gothic jedyneczka. O kurwica. To będzie grubo. Dziękuję bardzo. Skóra z zafollowka. Dzięki bardzo. Mega miło. A na Xboxie Midnight Club 2. Ej, ja właśnie nigdy nie grałem też w serię Midnight Club. Ja jestem w szoku, że Rockstar wydawał wyścigówki, nie? Będzie trzeba kiedyś spróbować. Pamiętam, że tylko w jakiejś gazetce z grami były tapety z Midnight Club. I nigdy nie wiedziałem, co to była za gierka. A tam za dzieciaka gdzieś tam kiedyś, nie? Trudna seria. A, to może dlatego nigdy nie grałem. I nigdy tak jakby nikt o niej nie gadał, nie? Wśród znajomych. Zawsze było, ej, Need for Speed, ej! I tyle. Dobra, spróbuję jeszcze te samochody pokraść. W takim razie. Ale mega fajna fizyka jazdy tu jest. Nie spodziewałem się, że THQ w ogóle... THQ z twórcami Punishera mogą wydać taką gierkę, nie? Serio, jestem w totalnym szoku. Nie spodziewałem się, że to takie dobre będzie. Samochód. Kurwa, ktoś znowu na mnie jedzie mnie atakować chyba. Ile można? Dobra, oby tym razem się koleś nie wysadził. Tak jak wtedy, co mi uciekł z samochodem.
Ale ta gra ma taki vibe 2006 roku, nie? Ten telefon, MP3, znaczy odtwarzanie utworów z MP3, mega sztosik. A dobra, tu zjechać mieliśmy. Shit. Zatrzymaj. Dobra, jestem ciekaw, czy uda mi się zajechać w mą drogę. Kurwa. Znowu to samo. Że ostrzelałem chłopa, a on uciekł, nie? To się on dostał chyba 3 razy w głowę szota, nie? Sumny kurwa. Skończę, to się umyje. Ale zaraz kolby dostaniesz, gościu. Chodź tutaj. Coś pięknego. Przyprowadź samochód z powrotem do warsztatu. Już ja się o to postaram. Ludzie tu fikoły robią. Jo, wezmę jeszcze jedno. Trzeba ten szacunek wbijać. Szacunek, album z Aligiego obejrzał. Szacunek. Wyjadę tutaj jakoś? O, kurlica chyba nie. To by się tam trzymał jakiś głupny dróg, nie? Po co? Komu to potrzebne? Dobra, broń zostawię na tym, na wyciągnięciu na razie. Bo zapewne zaraz się przyda. Czy ja mam ukraść taksówkę, czy mi się wydaje? Jak ja mam w niego trafić? O, dobra, dobra, dobra. Gdzieś ty chłop wyjechał. Większość nie ci zrobione, po odpalić Tales of Vesperia. Miłego grania życzę w takim razie, panie. Chłop na autostradę wjechał. Jap. O, nie wierzę. A to jeszcze dzisiaj się odpalasz, Patryk? O, coś się zbugowało. No nie, już chyba nie dogonię. Kurwica, uciekł mi. Ale ciężkie to jest. God damn. Dobra, co tu mam jeszcze do zrobienia? Jak dużo ta mapa jest? Ej, trochę jest. Eskortowanie kogoś? Spróbujmy. Broń tylko schowam. You're trying to get me killed.
Ale chłop fikoła zrobił. Więc co? Ja robię dla nich zadanie? Hey baby. No fucking cameras. Już ci zaraz opowiem skóra skąd to jest. I thought you come here to get a story, but let me tell you something, that ain't gonna happen, alright? Now get the hell out! You're gonna wish you never did that! With my lawyers get nice! Thanks for saving me the trouble. Tell you what, we could use someone who's got no love for the press. Bunch of big shots like to rent our girls for private parties. There's nothing the media loves more than a sex scandal. If you can make sure our girls can do their job without the press catching on, we'll pay you some serious cash. No ja sam nie wiem, co ja tam robię. Odpowiadając skóraz na twoje pytanie. To jest z wrestlingowego eventu i ten, jak wchodził taki średni zawodnik, że tak powiem, to mój znajomy krzyknął, była taka cisza na całej hali i tylko było słychać jego, jak krzyczy "You suck!" I to jest właśnie nagranie z tego. I to jest tak dobre, że no, że aż to jest chyba z pół roku, więcej no, z pół roku jest ten alert tutaj. Shao Kahna z Mortala, no blisko, blisko. Witam Klaku, ponownie. A co ja mam tutaj zrobić? Nie znałaś tej historii, ale to jest właśnie ten, z wrestlingowego eventu. I didn't think you'd be so cute. Hey, baby. Strike around. Can't go when people are watching. Let's get one thing straight. I don't eat pussy. Not my wife's, not my girl's, and not yours. So that's what I gotta work with, huh? You ready for it? Oh, yeah. Czy my potrzebujemy tych dźwięków? Man, take care of this. Is that the best you got? Guess you like that after all. This is gonna get me a Pulitzer. Look at those titties. Can't get out. Czuję się bardzo niezręcznie słuchając tych dialogów. Bet your mother must be really proud of you. I've been very, very bad. If they get any more footage, I'm fucked. Smile! Work that ass for daddy. You can be rougher, baby. It's okay. No, czemu ja tego słucham? That feel good. Yeah, that was great. Now clean up and get out. Baby, you are worth every penny. We should do this again sometime. See you at choir practice. Też nie grałem w pierwsze Saints Row, a mam Xboxa 360, no to panie, czas najwyższy. No Shao Kahn też tak mówi, you suck? Ej, muszę zobaczyć. Jak to tam wygląda? Dobra, gościu, pakuj się do miski. Well, hello there. Hello there. Oh, Obi-Wan. I'm telling you straight up, I'm faking it, so don't feel too proud. I'm gonna expose you. I'm ruined. Ja muszę przed tym uciekać, czy mogę do nich strzelać? I see somebody can't keep it up. I'm sorry, I didn't mean to fight. Christ, politicians don't keep...
Mike! Ow! Guess you like that after all. A, no chyba, że można tak to zrobić. Make it tighter. Whoa there, honey. Who said anything about back there? Czemu ja muszę słuchać tych dialogów? Ale cringe. You want it faster? Why can't I be humiliated in private? Shit, you're gonna break the window. The editor better be ready to write a fat check. Oh, kurwa. That wasn't even my good hey, side. Hey, I'm trying to write somebody back here. We won't be stopped by you. Oh, I'm sorry. He's new. This is some of my best work yet. You're... Ale mało brakowało. Whoa, what do you put there? That feel good. I'm cool with that. The circle of life continues it on the rag. You know how to treat a girl, don't you? Ale mało brakowało. Dobra, jeszcze tylko samochód muszę przepchać i gitura. Ale się nowe walaki z nimi przypadać 10 km na spacerze? No, to tak z dnia na dzień to szacun. To chyba najkrótszy filmik znalazłem, jak mówi. Już obczajem. Jak to będzie brzmiało podobnie, to się zasram ze śmiechu, nie? Jest trochę tak troszeczkę jest podobne. Hey, I'm trying to ride somebody back here. Baby, you can call me anytime. What a night. Dobra, już nie robię następnej misji z tym, nie? Jadę na normalną misję. Dopiero teraz zauważyłem, że ta kamerka tak... A nie, dobra, nie nachodzi. Myślałem, że kamerka nachodzi na HUD, ale nie nachodzi jednak. Ej, czy tu są wyścigi, czy tu są derby? Lecimy. Miej zabawy być Alfonsem. No, trzeba się szkolić, trzeba poszerzać swoje horyzonty do CV, nie? Dziękuję bardzo Jakubu za rejdzika i za obecność. Siemanko, dobranoc i do następnego w takim razie. Siemanko. Good night. Popołud. Dobra, lecę jeszcze zobaczyć samochód. No ale ten Freakton podobnie już wychodzi, nie? Przecież ten Saints Row, znaczy remake chyba jedynki. Tutaj ktoś wspominał, że w sierpniu wychodzi, czyli no już bardzo blisko. Nie remake, tylko reboot. No ale może klimat będzie podobny. W sensie, że wiesz, że będzie taki poważny trochę. Are you crazy, man? The derby's about to start. You're just standing around out here. You could get really hurt. Woo! Don't mind my brother. He's just being a pussy. Hop in a car, man. There ain't nothing better than smashing cars for money. Let's go. Nie no, te aktywności poza misjami to jest jakiś sztos w ogóle. Bez kitu to jest sztos totalny.
Dobra, chłopie się tam wysadzają, a my sobie poczekamy tam z tyłu trochę. Nic nie zrobiłem z niego takiego. Stałem w miejscu po prostu. Cześć, mój poradniku, pokażę ci, jak wygrać derby. Po prostu stój w miejscu. O kurwa. Dobra, bo im bardziej się poruszam, to tym bardziej zostaję po dupie, więc... Będę sobie jeździł w kółko na razie. Oni już biorą za wybuchanie. Musisz rozwalić jeszcze jedno auto, więc rozwal swoje. Dobra, ostatni został. Patrz teraz. Patryku. Patrz na to. Tak się gra. W derby. Byku. Bez kitu skóra. Ja od razu pomyślałem o tym flat aucie, nie? Świetna gierka sportowa. 3, 2, 1, go! No kurde. O, teraz trzeba dwa rozwalić. Już chyba mi się nie uda. O kurwa, prawie że dobrze wleciał. Co tam się wydarzyło? Samo przechodzi? Dobra, już nie. Wreckfest? A Wreckfest czasami nie jest w Game Passie? Coś mi się wydaje? Gdzieś mi chyba mignęło na Xboxie. O kurwa. Jest w Game Passie? No to dobrze, widziałem. To muszę sobie pobrać i zobaczyć, jak to wygląda. Bo ja to tak lubię sobie czasami w derby pograć już od dzieciaka, jak się grało w Demolition Racer na PSX-a. O, dobra, tu już schrzaniłem, ale dobra, już nadal jest tam... Dobra, wezmę sobie jeszcze wyścig na klatę. No, odpalę kiedyś. O, płyta przy kiblach. Bo troszkę zaciekawiony jestem. I na piechotkę, dzida. Pociąg jak w tym, znaczy metro, pociąg chyba, nie wiem, jak w GTA 3. Ja w tym dresie biegam, spodnie za duże. Tragedia. A masz kopa w kostkę. Oż jej głowę wykręciło. Dostała pancza i... Dawaj, dawaj, dawaj.
O, babka na rolkach. A zara kopa dostanie. A ta też była na rolkach. Co się cieszysz? Bardzo podoba mi się ta gra. Mega mi się podoba, szczerze mówiąc. Okay, people. If you're not at the line in 5, you're not racing. Look, hon. If you want to race today, you better hurry up. There's some real money to be made if you got some skills. No, karma wróciła. Ogarnij samochód? A skąd ja mam ogarnąć samochód teraz? A gdzie jest ten cel do jazdy? Aha, tam w pip daleko. Skąd ja ci teraz jakiś wóz ogarnę szybki? Wóz najlepiej policyjny? Może coś się uda ogarnąć przed tym? Dosłownie przed... przed wyścigiem jakiś dobry samochód. No na razie to nie czuję jakiejś tam... jakichś mega dużych szans na wygrany wyścigu tym autem. Ten trójkołowiec? Ja nie wiem, czy bym wystartował w ogóle. Dobra, tędy. Ej, macie jakiś samochód? Coś kurde ten? Jakiś dobry? Dobra. Pojadę tym. No, tutaj też nie ma jakichś ekskluzywnych. 3, 2, 1, go! Co to jest za wyścig, nie? Kurwa, my tu zjechać mieliśmy. Ale przypał. Kurwa. Poszło. Szczerze mówiąc. Ech. Trójkołowcem bym wygrał. Dobra, to następnym razem spróbuję. Trójkołowcem w takim razie. Cykl. To następnym razem posłucham. Shit. Kurde, mega fajna alternatywa dla gitar, nie? Jak tak sobie teraz pykam. Jeszcze jest tyle rzeczy do roboty tutaj. O, ty gnoju. Spice Kids. Dlatego do mnie zaczął strzelać w ogóle na chłop. Za daleko jeszcze?
macha, to spadła z mostu w ogóle. Ta gra w ogóle mechanicznie mi bardzo Flat Outa przypomina, nie? Nie Flat Outa, Fallouta. Co ja gadam? Pod względem właśnie rozwalania się aut, nie? Jeszcze jak zobaczyłem ten level derp, to już w ogóle. Dobra, kolejna misja. A co to jest? Aha, zapis. Dobra, przyda się. No i w ogóle ta gra, wiesz, jak na 2006 rok, to mega robi wrażenie. Ja jestem kupiony fest, nie? Szczerze mówiąc. A co tutaj jest? Nie ma nic takiego. No zniszczenia ogólnie, cała fizyka jazdy, grafika nadal cieszy. Mało brakowałbym trafił. Dobra. Next mission. Oh, hey man, didn't hear you come in. Check this out. The Carnales were the first organized gang in the city. The way Julius tells it, they owned the whole damn town until Benjamin King stepped up against them. Tell you what though, I ain't worried about their history so much as I am the fact that A, the Lopez brothers are crazy motherfuckers, and B, Victor, their enforcer, survived a dozen VK drive-bys. Sounds pretty bad, right? Now add in that the Carnales are backed by the largest drug cartel in the world, and I think you'll understand why we're gonna play this safe instead of pulling a Johnny. We cut off their income first, then we go for Hector. Sound good? That was a rhetorical question, but thanks for your support. Okej, lecimy. Czyli, żeby zniszczyć jeden z wrogich gangów, najpierw musimy odciąć ich od głównego źródła dochodów. Czyli narkotyków. Ale... nie mam żadnego pojazdu. Klasyk. Dobra, zaraz będę miał. Jeszcze tu są teksty właśnie takie dosyć. Nie wiem, czy słyszeliście, jak jeden koleś powiedział, że... A, podobno, nieważne. Czasami niektóre dialogi właśnie jakiś przechodniu. Oh boy. Kurwica, no. Jak słyszę w ogóle tą syrenę, to się człowiek gra w GTA 3, bez kitu. No ja zamykam oczy i ja jestem w GTA 3, nie? Policję wam przywiozłem, siema. Wyki. Samochodem, żebym do budynku wjechał. O, mam Uzi.
Co tu się odwala w tej grze, nie? To jest jakiś sztos w ogóle. Wow, ale ogromne laboratorium mieli. Para, para, para. O, gruby, chodź tutaj. Co robimy? Tu chłopi już gonią. Jeszcze jedno laboratorium zostało. Siema, tym razem po policji. Nie wiem, czy tu ciągle przyjeżdżają jakieś posiłki, nie? Znikąd, w ogóle. O kurwica. O kurwica. Ten koleś do mnie napierdala. Pierwsza śmierć oficjalnie. Oh, hey man, didn't hear you come in. Check this out. Ale teraz już wiem, czego oczekiwać tutaj. Więc spoko. Ej, czy ja tego samochodu nie zostawiłem na początku gry prawie, że? Albo po wyścigu? Nie. Chyba nie. Bo ja trochę na zbyt dużego cwaniaka lecę, nie? W sensie tam typy do mnie strzelają, a ja se stoję. Muszę się bardziej chować w ogóle. Taka rada na przyszłość. Panie Miniaci. Dobra, znowu im wjadę do środka. Się zakradnę, ej. Normalnie Hitman, Silent Assassin. Chyba się przestraszyłem. No to Silent Assassin Fest. Kopię go tam po torbie, ty. Co jebista. Oj. Dobra, mamy z głowy. Samym Fisherem to ty nie będziesz. No kurde, nie? Ja się wychylam, a koleś... Zajebista. O, następny. Dobra, to z głowy mamy. Dobra,
Nie mam czasu na pierdoły dość grube. Sio. Dobra, jadę do następnego. Jasne, Skóras, bardzo dziękuję za obecność i za followka. Do następnego, panie kolego. Siemanko. Good night. Tu już w ogóle tego kolesia z dachu mogę ściągnąć, nie? Żeby mi nie przeszkadzał. No ty kurwa, boju. Aś tu tyłem mogłem zakraść w ogóle. Czy zakraść to jest duże słowo. Dobra, daję tyla przez płot. Dobra, next. Dobra, let's go do następnej misji. Gdzie widziałem ten samochód? Jeszcze w jakiejś grze. Te niektóre samochody są tak podobne do niektórych, że niektóre na pewno gdzieś widziałem w Scarface albo coś. Bankowo. Czy ja mogę przyjąć tę misję? Chyba mam na tyle tam szacunku. Dobra, let's go. Starzy kumple. God, you haven't changed at all, have you? Well, not all of us have a couple million dollars to make changes. It's always the same shit. Oh, here we go again. What did you want me to do? Did you expect me not to take my shot? No, I expected you to remember where you came from. Oh, fuck you, Johnny. Fuck me. Fuck you. You're the one who ran off to be famous. The only time you remember who we are is when you want something. My sister was kidnapped. And I brought her back, didn't I? No, he did. Bullshit. I told him to do it. No offense. Look, if you're gonna help me, help me. But don't you dare try to hold it over me. Fine. Fine. Fine! Relax, man. I'd like you to meet Saints Row's claim to fame. This is Aisha. And tonight, we gonna kill her. He's being melodramatic. See, I'm signed with Kingdom Come Records. And it's no secret that the label is owned by the Vice King. But the real deal is that once you're in, you can't get out. They rip you off left and right, and they extort you to stay signed. I've talked to Johnny, and he said that you might be willing to help me. Now check it out. Ish has a recording session in a few minutes. That's when we make her disappear and give the Vice Kings a nice fuck you while we're at it. I want you to take Aisha to her session, but on the way, stop at the chop shop to have your ride loaded up with some C4. Park the car at the studio and get the hell out of there. Ish, make sure someone sees you before you jump out. Johnny, I really appreciate it. Whatever. I was gonna blow that place up anyway. Czekajcie, to my wysadzamy samochód, czy my wysadzamy studio? Bo to jest różnica. Are you new? I don't remember you hanging around the row. Dobra, chyba wysadzamy studio jednak. So,
Johnny talk about me at all? So, you don't talk much, do you? Dobra, chyba wysadzamy studio. Alright, man. You ain't got a lot of time, so hurry. One more thing. That shit in your car ain't exactly stable. I wouldn't hit anything if I were you. Aisha, why haven't you called me back? Oh, jeszcze jest jakaś misja pomocna z jakimś psychofanem. Oh my god! Hey, you stay away from my girl! For the last time, leave me alone! Stay away from me! Gościu, bo nam pompę wysadzisz, cymbale. Co, nie jesteś śmiertelny? Mine, you understand me? This guy's been harassing me for weeks. He's crazy. There you go. Chyba ja. Prawie mi chłop bombę wysadził. Co za debil. Ale co dwa magazyny się przyjął na klatę, to jego, nie? Dobra, leci pełna bomba, ciotka. Nie dygaj dupy. Co się stało? Zmieścimy się tutaj? Let's go. Ciekaw, jaka będzie animacja wysadzenia tego studia. O ile to będzie wysadzenie studia. Dobra, jak to będzie takie małe pierdnięcie przed jakimś budynkiem. Oby. Kingdom Come Records. Time to disappear. Running a little late today? Hey now, you gotta look good to sound good. Want me to let him know you're in? Would you do that for me? She's here, Mr. Williams. Czy taki mały wybuch spod samochodu wysadziłby pół budynku? Nie mam pewności co do tego. Ale okej. Okay. Niech tak będzie. Osem. Niesamowita gra. Zastanawiam, ile jeszcze dam radę pograć, ale zobaczymy, nie wiem. Przez moment przyszło przez mnie, żeby już kończyć, ale... No nie wiem. Zastanawiam się. Czy już walnąć w kimę?
są jakieś te do odbicia? O, jest. To radia. Szukaj z jakiegoś utworu, które będę kojarzył. A chyba nic z tego. Serio? Tyle czasu zapierdzielałem, żeby się okazało, że... Dobra. Zrobię Hitman Activity. Zabierzemy się w płatnego zabójcę. Mega, jestem ciekaw, jak to wygląda. Nie no, pod względem tych rozbudowań pobocznych, to wow, jestem pod wrażeniem bestii. One of my niggas is in trouble and I need you to help. It's got a big court case coming up and the prosecutor has a whole line of witnesses that could put him away. Well, needless to say, that ain't gonna happen. I got a list of all the witnesses and I'll pay you for each one you can take out. That's straight with you? Dobra, najpierw zabijemy Dicka. No N-word, to co chwilę latają przecież, nie? Dobra, już prawie całą mapę mam odkrytą w sumie. Eliminate the people on the hit list. No dobra, ale gdzie on jest zaznaczony? Dobra, ja też już będę leciał. Czas najwyższy, tak mi się wydaje, więc trzymajcie się tam, good night, jakoś tam sobie za jakiś czas porobię misję w Saints Row następnym razem. Kasztan na bank jeszcze streamuje, on jest mega powalony, więc zapraszam was do Kasztana, trzymajcie się tam i good night, siemanko, hej.